co się w tym momencie rozpoczyna? Rozpoczyna się akcja sprzątania Wólki. Po raz drugi jest organizowana. W tym razem skorzystaliśmy z pomocy firmy Czysta Rzeka. Mamy kilku sponsorów, jest bardzo dużo osób, myślę, że w granicach 60, nawet 70 bym powiedział, razem z dziećmi, mnóstwo dzieci. Cieszę się ogromnie, że tyle osób przyszło, tak? chciało uczestniczyć w naszym oczyszczeniu naszych terenów, żeby nam się milej tutaj chodziło, spacerowało i żyło. Pan sołtys pracowity? No myślę, że tak, zobacz jak się wykazuje. Właśnie, widzę. Spora grupa osób, kilka ekip. Jaki teren będzie sprzątany? Teren jest bardzo duży. To jest cały obrys Wólki Plebańskiej, tak? Wszystkie tereny Wólki, dosłownie. Każda uliczka, każda najmniejsza uliczka, każdy najdalszy zakątek. Jak myślisz, panie Tomciu, ile tutaj może być śmieci? Czegoś najwięcej? Śmieci? Najwięcej pewnie będzie opon zająć życie wyrzuconych i gdzieś pewnie części samochodowych. Śmieci, jeśli chodzi o plastiki, inne rzeczy, to wyzbieraliśmy bardzo dużo w tamtym roku i myślę, że będzie w tym roku już dużo, dużo mniej. Sama akcja i dzisiejsze spotkanie związane jest również po pierwsze właśnie ze szczytnym celem, czyli sprzątamy Wólkę Plebańską, ale również tak. Zadbaliście i o gadżety, i o elementy, i o ten czas po. Jak to każdy z mieszkańców, raczej tak, chciałbym, żeby mieszkańcy się integrowali coraz bardziej, tak? Także takie spotkanie, myślę, że po typu ognisko, typu jakieś zabawy dla dzieci, myślę, że przyniesie duże korzyści w integracji społeczeństwa. Co zostali wyposażeni nasi sprzątający dzisiaj? Worki, rękawiczki, koszulki. Oddałem swoją, nie pokażę. Koszulki z operacji Czysta Rzeka. Także te wszystkie gadżety udało się pozyskać od tej firmy. Część została dokupiona z pieniążków od sponsorów. Tak samo kiełbaski na ognisko, napoje dla dzieci. To wszystko było zaopatrzone właśnie z pieniędzmi. Dajmy, że na moment sołtysa jeszcze. Zapraszam. Ireneusz Halecki, sołtys Wólki Plebańskiej. Czy takie akcje mogą pomóc w tym, że być może tych śmieci w przyszłości będzie mniej? Czegoś się nauczymy? Ja myślę, że tak, no bo w tamtym roku też organizatorem był Tomek tej akcji głównej, to była pierwsza. No i po tym trochę mniej śmieci widać tutaj się wala po Wólce, tam po rowach czy gdzieś tam, ale jeszcze troszeczkę jest ich. Także myślę, że po tej drugiej akcji będzie jeszcze mniej. Część świadomości ludzkiej, no niestety, no nie da się wyplenić, tak? To przeważnie starsze osoby gdzieś te śmieci eksmitują w tereny, które są rzadziej użytkowane, tak? Przez ludzi. Z tego. No to na koniec jeszcze ta koszulka. O, tak. Tak, bo to twoja. Nie. Bardzo panowie dziękuję, nie przeszkadzam, dziękujemy. Do tego sprzątania. Dzięki.